Ja oczywiście przez to, że go znałam, to mam takie wrażenie, że go słyszę, jak on mówi, bo to był wielki talent literacki. Należał do wielokulturowej, wielojęzykowej, wieloreligijnej, arystokratycznej rodziny Tunów i Hutenczapskich. Siostra Józefa Czapskiego, Maria Czapska, swoje wspomnienia zatytułowała Europa w rodzinie. I to najlepiej pokazuje usytuowanie Huttenów Czapskich w środowiskach europejskiej arystokracji przed wojną, po wojnie. Józef Czapski był postacią rozpoznawaną przez swoje malarstwo, ale również przez właśnie swoje pochodzenie. To życie było życiem malarza spełnionego, choć sam on o tym wielokrotnie wątpił i zapytywał sam siebie, jak malować, co zrobić, żeby malować lepiej, co zrobić, żeby osiągnąć koncentrację. Prezydent Charles de Gaulle miał powiedzieć, że jest dwóch Polaków, którzy zawsze mają do niego otwarte drzwi. To jest Kajetan Dzierżykraj-Morawski, ambasador rządu RP przedwojennego w Paryżu oraz właśnie Józef Czapski. Na przekór temu wszystkiemu, co przeżył w XX wieku, temu straszliwemu doświadczeniu historycznemu, pokazuje, jak ważną wartością jest życie człowieka i jego indywidualność. Malować nie co się wie, ale co się widzi. I to widzi się w jakimś nagłym błysku, olśnieniu. Właśnie Józef Czapski ściągnął Jerzego Giedroycia do Biura Propagandy II Korpusu, z którego dopiero powstał ten departament powołujący do życia kulturę i stawiający Giedroycia na jego czele. Bez Józefa Czapskiego to pismo by nie powstało. Odbierał wszystko bardzo gorąco i na pewno takie określenia jak skala, format, żywiołowość, pasja, promieniowanie, to są właśnie te słowa, którymi należy określić dzieło i osobę Czapskiego. Przychodzi mi na myśl Kanta, niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie. Tak widzę postawę Czapskiego. Zacznijmy chyba nieoczekiwanie dla polskiej publiczności od Czapskiego jako malarza. Ukazują się albumy poświęcone temu artyście, ukazują się monografie i ukazała się także bardzo ciekawa biografia autorstwa amerykańskiego pisarza i malarza również, Erika Karpelesa, w której to biografii twórczość malarska Czapskiego zostaje wysunięta na pierwszy plan. Panie profesorze, czy ta książka jakoś wzmogła zainteresowanie twórczością Czapskiego na tak zwanym Zachodzie, w Europie, w Stanach Zjednoczonych? Myślę, że tak. Oczywiście przede wszystkim dlatego, że się ukazała, że jest to jakby spojrzenie z zewnątrz, aczkolwiek nie jest to pierwsza książka o Czapskim i nie jest to pierwsza książka o Czapskim wydana na Zachodzie, ponieważ tego typu rzeczy ukazywały się we Francji i w Szwajcarii wcześniej. Nowością książki Karpelesa jest przede wszystkim chyba spojrzenie wrażliwego malarza. Czyli jakby taka inna perspektywa, inny punkt patrzenia na całość, jaką stanowi Czapski. Bo w przypadku Czapskiego nie można chyba rozdzielać, a tu się kończy malarz, a tam się zaczyna pisarz, a jeszcze między jednym a drugim jest diarysta. Jest faktem, że malarstwo Czapskiego było obecne właściwie przez cały czas. Tylko może w innych wymiarach mniej rozpowszechniona była wiedza o tej sztuce. Natomiast po pierwsze, już w okresie przedwojennym należał do znanego ugrupowania artystycznego, tak zwanego Komitetu Paryskiego, czyli kapistów. Był jedną z ważniejszych postaci tego ruchu. Obok Cybisa Waliszewskiego. Oczywiście. I miał też pierwsze wystawy w latach 30., między innymi w Warszawie, chyba w 38. Potem w okresie powojennym, kiedy znalazł się na emigracji, kiedy mieszkał pod Paryżem, również miał regularnie wystawy w genewskiej Galerii Mossa, w londyńskiej Galerii Grabowskiego. Także ta obecność była intensywna.
Pod koniec lat 70. sytuacja jeszcze bardziej się poprawiła, odkąd za pośrednictwem Dmitriewicza, wydawcy serbskiego działającego w Szwajcarii, Czapski poznał małżeństwo Eszlimanów. Eszliman był właścicielem małej galerii w Szebr pod Wewe i oni jakoś zakochali się w sztuce Czapskiego, zaczęli ją kolekcjonować i pokazywać na wystawach w Szwajcarii. W Wewe była duża wystawa. Jesteśmy w pokoju Józefa Czapskiego, w pawilonie jego imienia, muzeum biograficznym poświęconym temu twórcy. Ja naprawdę nie potrafię powiedzieć racjonalnie, dlaczego ja pomyślałam, że ten pokoik trzeba koniecznie zachować. Nie mam pojęcia. Muszę powiedzieć, że to było jakiś taki spontaniczny zupełnie, także żadnej racjonalnej, nie mam na to żadnego racjonalnego wytłumaczenia. Patrzymy na jego księgozbiór, na jego sztalugi, blejtramy, ostatnie obrazy, pędzle, filiżankę, lupy, okulary, rzeczy, w których żył i rzeczy, których używał. Od razu po jego śmierci zadzwoniłam do Maison Lafitte i poprosiłam panią Zofię Herz, z którą byliśmy zaprzyjaźnieni, żeby wszystkie drobne meble, wszystkie drobne rzeczy z tego pokoju mi zachowała. I ona to zrobiła. Ten warsztat twórczy związany jest z ostatnim okresem Czapskiego. Był on już prawie na wpół ociemniały, jednak tworzył do końca i wymyślił sposób malowania. Prosił osoby pomagające mu, sekretarki, sekretarze, by wkładali do kopert farby. Koperty te opisywał wielkimi literami, nazwami kolorów, barw i prosił, by układali w kolejności jego palety malarskiej. Oczywiście pokój jest zrekonstruowany jeden do jednego, absolutnie tak jak był wyglądał, bo pan, część zwiedzających czasami mówi, to jest niemożliwe, że był taki mały, ale to jest naprawdę zmierzone bardzo dokładnie. W istocie w ostatnich latach pojawiło się na nowo zainteresowanie postacią Józefa Czapskiego. W Krakowie mamy tego znakomity przykład w postaci otwarcia pawilonu Józefa Czapskiego jako oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, który powstał z inicjatywy przede wszystkim pani Krystyny Zachwatowicz, ale też pani Zofii Gołubiew, który jest takim pomnikiem artysty wreszcie od dawna oczekiwanym. Właściwie jest on świadkiem XX wieku, także ja tutaj zawsze żartuję, że jak ktoś, dzieci chcą się dowiedzieć o XX wieku czegoś, to mogą tu przyjść i właściwie mają taki rodzaj ściągaczki, takiego skrótu. Kapiści wyrastali bezpośrednio z fascynacji francuskim impresjonizmem. Po wojnie jednak tempo życia sztuki, by tak powiedzieć, przyspiesza. Wiek XX naznaczony jest nieciągłościami w życiu artystycznym i właściwie odchodzi się od malarstwa figuratywnego na rzecz abstrakcji, a Czapski przy sztuce figuratywnej pozostaje, mało tego, przeciwko abstrakcjonizmowi protestuje gwałtownie. Dlaczego? Z czym się wiąże ta dyskusja? Dla mnie malarstwo Czapskiego nie jest ani impresjonistyczne, ani realistyczne, oczywiście nie jest abstrakcjonistyczne. Dla mnie to jest malarstwo religijne. Uważam, że twórczość Czapskiego jest sposób, twórczość malarska, twórczość plastyczna jest sposób nierozerwalny, związana z przeżyciem o charakterze religijnym, często mistycznym. Jest to związane z całą jego koncepcją widzenia, wizji artystycznej, która niekoniecznie musi mieć związek z fantazją artysty, tylko jest oddaniem za pomocą środków plastycznych pewnego stanu ducha, pewnego stanu zachwycenia. I obrazy jego są próbą dojścia, próbą uchwycenia
tego zachwycenia. Sam Czapski pewnie protestowałby przeciwko tej religijności, bo on ciągle zaznaczał, że między sztuką a religią istnieje jednak dość istotna przepaść i sztuka tylko podprowadza pod to doświadczenie metafizyczne. Natomiast ja się oczywiście zgadzam, że w istocie tak dla odbiorcy, który zna teorię sztuki proponowaną przez Czapskiego i będzie te jego obrazy postrzegał w perspektywie tego, co on mówi o sztuce, one mają niewątpliwie wymiar religijny. I to, że on protestuje przeciwko abstrakcji, wynika z faktu, że próbuje odkrywać prawdę w świecie. On tutaj jest wierny Pankiewiczowi, który mówił, że artysta nie wymyśli nic więcej niż stworzył Pan Bóg. I powołaniem artysty jest odkrywanie tej prawdy, która jest ukryta w naturze. Stąd nieustanna kontemplacja natury, wpatrywanie się w naturę przy jednoczesnej świadomości, że natura też może być niebezpieczna, że nie można jej traktować dosłownie. Trzeba przekraczać te granice po to, żeby dotrzeć do wizji i próbować ją utrwalić. Gdzie Czapski szukał inspiracji? Co go... Co było źródłem jego natchnienia, co było tematem jego malarstwa? Codzienność i to ta codzienność odrzucana przez innych. To znaczy on zawsze zwraca uwagę na coś, co nam może wydawać się, mówiąc wprost, brzydkie albo mało interesujące, albo ułomne i potrafi w tym dostrzec wartość. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że też z takiego doświadczenia wewnętrznego i przekonania, że w tym, co ułomne, potencjalnie kryje się zaproszenie do wypełnienia tego braku. To widać bardzo wyraźnie w jego dyskusjach później z Simone Weil, kiedy on się oburza na jej odrzucanie przeciętności. Natomiast on zauważa, że w każdym człowieku jest taki element przeciętności i jest istotne, co on sam z nim zrobi. Więc w malarstwie też zwraca uwagę na to, co zwykłe, na ludzi rozmawiających w kawiarni, na to, o czym pisał pan profesor w swojej książce, co jest bardzo charakterystyczne i przejmujące, że ci ludzie zwykle mają bardzo niewyraźne twarze. To jest takie doświadczenie też typowo wewnętrzne Czapskiego. On nie potrafi otrząsnąć się jednak do końca z tych doświadczeń związanych z przejściami II wojny światowej. I to pozostaje w nim do końca. Ale jak pani łączy te dwie rzeczy, czyli właśnie rozmazana twarz bohatera z jego przeżyciami osobistymi? Wie pan, ja myślę, że konkretyzowanie tutaj będzie sprowadzaniem do banału, prawda? Jeżeli powiemy, że on się boi patrzeć w twarze, których nie zna, albo boi się zobaczyć coś w tej twarzy, ale jest w nim jakiś metafizyczny niepokój dotyczący tego, co kryje się w człowieku. Ciekawym dopełnieniem tego, co pani Agnieszka powiedziała, jest chyba pewna istotna część malarstwa Czapskiego, którą Karpeles ujął w bardzo trafną formułę, nazywając go seryjnym autoportrecistą. Jak seryjny morderca, prawda? Rzeczywiście autoportrety stanowią statystycznie rzecz biorąc istotną część dorobku malarskiego Czapskiego i tu chyba nie można mówić o nieważności, chociaż może można mówić o skromności, ale w tym zainteresowaniu własną postacią, własną osobą, mówię osobą specjalnie, żeby pokazać ten całościowy wymiar patrzenia na sylwetkę malarza, w tym wypadku własną sylwetkę. Myślę, że to jest ważny tutaj punkt. To jak moglibyśmy podsumować, co jest takim najważniejszym zadaniem malarstwa dla Czapskiego? Co jest tym pierwszym poruszeniem, który motywuje go do sięgania po pędzel? Jego formuła to jest uchwycenie prawdy i pozostanie wiernym wizji, której nigdy nie da się przedstawić dokładnie. Znaczy, każdy malarz powinien być świadomy tego, że jego praca będzie zawsze niedoskonała, mimo jego największego wysiłku. Ale to nie zwalnia go z dążenia do przedstawiania tej prawdy zdobytej na drodze kontemplacji. Rodzaj takiego imperatywu. Jest w tym też
swego rodzaju pokora, także w wybieraniu tematów. To był człowiek, który przy swoich wielkich talentach i możliwościach zachowywał się zawsze bardzo skromnie. On był taki uprzedzająco grzeczny i troskliwy o to, żeby innym ludziom stała się sprawiedliwość, żeby innym ludziom wynagrodzić coś, co od nich otrzymał na przykład, żeby to było takim gestem, no właśnie pokory, chyba pokora jest tutaj, był dobry człowiek. Wielu twórców, malarzy, prozaików, poetów pisze swoje dzienniki, pisze pamiętniki, ale niewielu chyba, to jest przypadek niezwykły, przypadek Czapskiego, niewielu robi to z taką konsekwencją, tak intensywnie, tak regularnie i przez całe życie. A dziennik jest punktem wyjścia całej twórczości, bo to jest przestrzeń autorefleksji dotycząca zarówno tego, co pisze, jak i tego, co maluje, a przede wszystkim to jest przestrzeń autorefleksji nad sobą samym jako człowiekiem. Mnóstwo zapisków dotyczy relacji z innymi ludźmi, ale także relacji, na przykład duchowych relacji z autorami książek, których czyta. To jest ogromny dokument. Arkadiusz Bagłajewski nazwał go autobiografią duchową i myślę, że to jest trafna formuła w odniesieniu do tego dziennika, bo pokazuje po prostu portret człowieka. Ale jak spojrzymy na rękopisy, to dostrzeżemy, że bardzo dużo oprócz zapisków jest tam także szkiców, rysunków. Jak one się wiążą z tekstem? Czemu służą z kolei te obrazy, które tam znajdujemy? To jest różnie, ponieważ na przykład w zapiskach dziennikowych prowadzonych w czasie II wojny światowej Czapski umieszczał miniaturowe podobizny swoich przedwojennych obrazów po to, żeby zostawić ślad. Nie był pewien, czy te obrazy w Warszawie przetrwają. I robił w ten sposób jakby dokumentację własnej twórczości. Inne z kolei rysunki, a czasem także akwarelowe obrazki są zapisem spotkań. Jeżeli to w ten sposób mamy na przykład wizerunki Herberta, czy Zagajewskiego, czy Michnika, ludzi, którzy odwiedzali Czapskiego w Maison Lafitte, prawda? Są tam portrety jego przyjaciół, jego rodziny, siostry Marii Czapskiej. A oprócz tego są chyba projekty obrazów, tak, prawda? Tak, są. No właśnie, w jakim stopniu dziennik stanowi takie laboratorium dla twórczości malarskiej i pisarskiej? Są tam kolejne szkice, na przykład artykułów, esejów krytyczno-literackich. Są też kolejne szkice listów. Prowadził bardzo obfitą korespondencję i można tam znaleźć różne wersje tych listów. Twórczość Czapskiego to jakby także wielka rozmowa z tymi osobowościami, które go przyciągają, które go intrygują, z którymi się niekiedy wadzi także. Chyba jedną z najważniejszych dla niego osób jest Simone Weil. No, odkryta właściwie przez sporą część polskiego środowiska emigracyjnego. Ważna, przypomnijmy, także na przykład dla Czesława Miłosza. Gombrowicza. No właśnie. I dlaczego Czapski zainteresował się Simone Weil? Myślę, że dlatego, przynajmniej według tego, co on pisze, że podobnie jak on, ona wiele od siebie wymagała. I to go w niej fascynowało. Natomiast wadził się z nią, ponieważ nie akceptował tego typu ascezy, który ona proponuje i który praktykuje. Ascezy prowadzącej do abnegacji. A czym była religia dla Czapskiego? Czym była religia? Była sensem istnienia właściwie, bo wszystkie aspekty życia artystycznego ostatecznie będą
jakoś dotykać tego doświadczenia mistycznego. Ale trzeba zaznaczyć, że ta religijność Czapskiego bardzo ewoluuje. On sam o tym mówi, że ta religijność dziecięca i jeszcze młodzieńcza była bardzo emocjonalna. To była religijność nabyta, dbała o to matka, która zostając żoną Polaka uznała, że dzieci musi wychować w katolicyzmie i był to tradycyjny katolicyzm z odmawianiem litanii do Matki Bożej. Była Austriaczką, to jest tak. Też katolicki kraj. Myślę, że zasadniczą rolę w tej jakby wewnętrznej rewolucji religijnej Czapskiego odegrał Dymitr Mereszkowski, który oderwał go od takich idei zaszczepionych przez lekturę Tołstoja. Bo tak wyleczył również go z pacyfizmu tołstojowskiego. Tak. I jakby nawrócił go, jeżeli tak można powiedzieć, na religię wcieloną. To znaczy uświadomił mu, że człowiek nie jest aniołem i że musi funkcjonować w tej rzeczywistości, w jakiej się znalazł. I grzech jest nieodłącznym elementem życia. Od tego spotkania z Mereszkowskim i po lekturach, które on mu polecił, to znaczy Dostojewski, Rozanow, myślę, że istotną rolę odegrał tam też Dymitr Filozofow, który dbał potem przez długi czas o rozwój intelektualny Czapskiego. Ta religijność, znaczy Czapski przyjmuje jakby osobistą odpowiedzialność za rozwój swojego świata duchowego. I ta religijność z punktu widzenia Kościoła może być często uznawana za nieortodoksyjną, ale nie, to Czapskiemu nie przeszkadzało, ponieważ dla niego najważniejsza była wolność wobec nieskrępowanego sumienia. Jeżeli on był wierny tej prawdzie, którą odkrywa w sobie jako prawdę o człowieku i świecie, to wtedy konsekwentnie jest wierny tej rzeczywistości, która do niego przemawia. Zestaw książek, o których pisał, eseje, które można nazwać recenzjami, czy recenzje, które można nazwać esejami. Tutaj ta formuła granica jest płynna. Jest, tak, ta granica jest płynna. Zestaw tych książek jest bardzo szeroki, tak. Prawda? I obejmuje on właściwie i XIX wiek, i XX, i wspomnienia, i książki poetyckie. Bardzo, oczywiście jest pewna liczba pisarzy, do których zawsze powraca, którzy są dla niego zawsze punktem odniesienia. Na przykład? Norwid przede wszystkim, Stanisław Brzozowski, już tutaj wspomniany. Bardzo często Mickiewicz. Te cytaty, kryptocytaty z Mickiewicza, one są, nie są nachalne. On nigdy właściwie rzadko używa nazwiska Mickiewicz, prawda? A tak. Sypie Mickiewiczem tak, często. Tak, Słowacki. Często są odwołania, zwłaszcza z zdań i uwag ten Mickiewicz. No i, ale i z dziadów przecież. Tak. Ile jest jeśli tam chodzi o współczesnych. Bardzo cenił Stępowskiego, Bobkowski. Dyskutował natomiast z Gombrowiczem. O co chodziło tak. W sporze z Gombrowiczem? Gombrowicz poprosił go o napisanie tekstu do jednego z czasopism francuskich, rodzaju recenzji dotyczącej twórczości Gombrowicza, na co Czapski odpowiedział, że nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ on nie akceptuje tej pozy Gombrowicza. Nie przerobił w sobie jeszcze do końca jego twórczości, nie pouzgadniał różnych sprzeczności, jakie ona w nim wywołuje. I dlatego nie potrafi o nim pisać. Z czego można wyciągnąć wniosek, że jednak, żeby pisać o kimś, musiał mieć do niego pozytywny w miarę stosunek. A nawet jeżeli nie pozytywny, to potrafił usprawiedliwić to, co go drażniło w danym twórcy. Czy to chodziło wyłącznie o takie sprawy dotyczące twórczości, czy za tym się kryła duża rozbieżność, oczywiście taka właśnie aksjologiczna, w stosunku do świata, do człowieka? Chyba jest Gombrowicza. O powagę, myślę, chodzi. O powagę? Tak. A dokładnie. Czapskiemu tak. Brakło u Gombrowicza powagi. Uważał, że te jego zabiegi ironizujące, wyśmiewające, prześmiewcze, no, nie są oparte na jakimś projekcie, który byłby pozytywny, zmieniający, próbujący zmienić. A to, co to pisał, jest śmiech dla śmiechu. A to co pisał Gombrowicz o cierpieniu, nie
nie zbiegało się jakoś z powagą Czapskiego? Ja bym powiedziała, wnioskując tylko na podstawie listów, że Czapski dostrzegał jakiś rodzaj nieszczerości w Gombrowiczu. Już ostatnie listy są w takim tonie, że on w sobie przepracował te sprzeczności i byłby w stanie coś napisać, ale mija termin do napisania, więc ostatecznie skończyło się na publikacji listów, które przedstawiały różne zagadnienia związane z twórczością Gombrowicza. Natomiast tu kluczowa była, wydaje mi się, właśnie ta kategoria szczerości, z której może wynikać obecność lub brak powagi, prawda? Czy Gombrowicz, używając tych środków, jakimi się posługuje, jedynie się bawi, czy chodzi mu o coś istotnego? I tej istoty w jego twórczości Czapski początkowo nie potrafił dostrzec. Warto też chyba powiedzieć kilka słów na temat roli Czapskiego jako promotora twórczości pisarzy niepolskich. Mam tu na myśli przede wszystkim pisarzy rosyjskich, Remizowa i Rozanowa. To Czapski napisał olbrzymie studium o Rozanowie, które zostało przetłumaczone na francuski, które się ukazało jako obszerna przedmowa do Ciemnego oblicza Chrystusa. Także to są pewne, i które wylansowało Rozanowa jako myśliciela wśród filozofów francuskich. No właśnie, to jest chyba wyjątkowe, ten stosunek do kultury rosyjskiej. W końcu łatwo Polakowi mieć duży dystans do także pewnych zjawisk kulturalnych w obrębie kultury rosyjskiej. Zwłaszcza jeśli było się w Starobielsku. Czapski zupełnie się nie zgadza. Tak? Czapski i Hering Grudziński, czasem wskazuje się na nich dwóch jako na tych, którzy jakąś szczególną wagę przywiązywali do tego, żeby patrzeć na nie tylko oni, na ważne postaci. Jeśli pan weźmie Wata, prawda? To też jest tłumacz literatury rosyjskiej, zafascynowany literaturą rosyjską. Nie, ja myślę, że to jest błędne podejście. No po prostu kultura rosyjska jest wspaniała. Aby zamknąć ten wątek twórczości literackiej Józefa Czapskiego, chciałbym zapytać o dziennik. No bo mamy tutaj właściwie komplet dzieł, esejów, mamy Na nieludzkiej ziemi, nie mamy dzienników. Nie zostały oczywiście opublikowane, ale czy Czapski w ogóle myślał o tym, by je opublikować? Czapski został zachęcony, został sprowokowany do takiej myśli. On pierwotnie nie pisał dzienników z myślą o publikacji. Miał świadomość wartości tego dzieła i chciał je zdeponować tak, by naukowcy, badacze literatury mogli z nich korzystać. Natomiast taką myśl o możliwości ich publikacji podsunęła mu Joanna Polakówna, zafascynowana jego twórczością i malarską, i eseistyczną. To ona pierwsza w Polsce przygotowała wybór publikowanych wcześniej w Kulturze fragmentów jego dzienników. Później ten wybór ukazał się w poszerzeniu. Tutaj mam jeszcze taką wersję właśnie powielaczową, dzienniki, wspomnienia, relacje. I wydaje mi się, że to właśnie Polakównie zawdzięcza Czapski takie myślenie o tym, żeby te dzienniki przygotować do publikacji. Ale do tego nie doszło. Nie doszło do tego. On był już w bardzo zaawansowanym wieku, kiedy się poznali, właściwie na granicy ślepoty. Sam nie był w stanie siebie odczytywać. Polakówna włożyła wiele wysiłku w rozszyfrowanie tych fragmentów, które on jej podsyłał, i zrobiła, co mogła. Teraz już wyraźnie, jak piszę na ślepo, to wyraźnie piszę, ale dawniej to są niektóre strony zupełnie nieczytelne. Także ja byłbym szczęśliwy, żeby z tego 10-20% ucalało. Odczytywaniem dzienników od ponad 20 lat zajmuje się Janusz Nowak. Zna pismo Czapskiego. I moim zadaniem od kilkunastu lat, którego się podjąłem, jest odczytywanie dzienników w takiej formie, jak one zostały napisane, czyli in extenso, od pierwszego wyrazu aż po ostatni. Do dzisiaj odczytał już
dzienniki z lat wojennych, czyli do 1945 roku, oraz dzienniki od 1973 roku do czasu, kiedy Czapski pisał je, czyli gdzieś do około 1992 roku. Całe życie prowadziłem. To znaczy, może tak jest, całe życie. To jest tylko, takie... że wszystko, co prowadziłem do wojny tej, zginęło znowu w Warszawie. No, można powiedzieć, że to taka trochę księga domu. Dawne domy szlacheckie miały takie silvarerum, las rzeczy, księgi, w których prowadzone zwykle przez panie domu, kobiety, było wszystko. I w tych dziennikach Czapskiego jest również wszystko. Oprócz właśnie tej części literacko-artystycznej, także dzienniki zawierają wycinki prasowe, są pewnego rodzaju kolażem artystycznym, który myślę, że w kulturze polskiej poza Czapskim nie istnieje. Bo dziennik był swego rodzaju regulatorem oddechu jego pracy twórczej, ale był też, jak napisał Czapski, nie umiem myśleć bez pisania. No właśnie, był jakimś ćwiczeniem, medytacją nad kreską i nad słowem też. Gdyby dzisiaj wydano dzienniki, które pan Janusz odczytał, to otrzymalibyśmy 8 tomów dzienników, w każdym z nich po kilkaset stron tekstu. Warto czekać. Z całą pewnością, kiedy zostaną odczytane i mam nadzieję, że w jakiś prześwietny sposób wydane, być może z faksymiliami również, a należałoby, pokażą, jak wielkie to jest dzieło, no dzieło sztuki również, jak wielkie to jest dzieło ducha ludzkiego. Jaka jest przyszłość dzienników? Czy zobaczymy je kiedyś na półce? Myślę, że tak, tylko to potrwa. Dzienniki odczytane. Półka nie wystarczy, cały regał. Tak. Fragmenty dziennika z lat 40. ukazały się chyba 2 lata temu w czasopiśmie Konteksty. Bardzo interesujące właśnie ze względu na przykład na zagadnienia religijne. Widać w dziennikach różnice, w tych fragmentach dziennika, różnice w stosunku do wyrwanych stron. Bo te fragmenty do wyrwanych stron Czapski autoryzował, przygotowywał i tutaj jego żyłka edytora i człowieka świadomego tekstu, który jest przygotowywany do publikacji, działała w ten sposób, że jednak forma tych tekstów nie jest odbiciem tego, co znajduje się w dzienniku. Ale i w dzienniku swoją genezę ma słynna książka Na nieludzkiej ziemi, tytuł, który mówi wszystko, tytuł tak. Świadectwo pobytu w stalinowskiej Rosji. Rzeczywiście Na nieludzkiej ziemi wywodzi się z dziennika. To jest taki konkretny zeszyt, który Czapski kupił sobie, kiedy wydostał się z Rosji, z armią Andersa, prawda, i znalazł się najpierw w Persji. I tam akurat był chory, trafił do szpitala, w którym miał, amerykański szpital dla dzieci, w którym miał luksusowe warunki, srebrne łyżeczki, tak i tak dalej, dywany naokoło. I wtedy kupił sobie zeszyt z kolorową okładką z perskimi napisami i tam zaczął na bieżąco, na gorąco, jakby po skończeniu tych, czy przerwaniu mówię, no bo okazały się one nieskuteczne poszukiwań, zapisywać to, co w czasie pobytu w Rosji przeżył. Józef Czapski został wzięty do niewoli radzieckiej dnia 27 września 1939 roku na granicy województwa lwowskiego w miejscowości Chmielek. Więc w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie przetrzymywano łącznie około 15 tysięcy obywateli polskich. Z tej ogólnej liczby ocalało jedynie 395 z nich. Cudem uniknął losu ofiar Starobielska, Ostaszkowa, Kozielska, Katynia. Czapski przez długi okres zastanawiał się właśnie, jak to się stało, że on znalazł się w tej grupie 395 ocalonych. Odpowiedź na to pytanie była możliwa dopiero po otwarciu archiwów radzieckich, czyli po upadku Związku Radzieckiego na początku lat 90. Jakimi kryteriami posługiwały się władze Kremla przy ustalaniu listy tzw. ocalałych? A więc tu pod uwagę wzięto przede wszystkim to, czy osoby przebywające wówczas w niewoli radzieckiej deklarowały chęć pozostania na terenie Związku Radzieckiego.
Kolejnym kryterium, jakim się posługiwały, była kwestia tego, czy dane osoby można wykorzystać w przyszłości, jeszcze w czasach wojennych lub powojennych, w instalowaniu Polski, w instalowaniu nowej rzeczywistości komunistycznej na terenie Polski. Kolejnym kryterium były interwencje międzynarodowe, tak jak to miało miejsce w przypadku Józefa Czapskiego. Głównie dotyczyły one osób, o które upomniała się ambasada niemiecka w Moskwie. Tak też było w przypadku Józefa Czapskiego. Po 1941 uwolniony na mocy porozumienia Sikorski-Majski i u Andersa zajmował się znów Rosją, poszukiwał tam zaginionych tysięcy polskich oficerów. Z uwagi na ważność sprawy, ponieważ los zaginionych dotyczył przede wszystkim kadry oficerskiej Wojska Polskiego, już w połowie listopada 1941 roku Czapskiego mianowano kierownikiem komórki sztabu Armii Polskiej w Związku Radzieckim, która właśnie miała dalej zbierać informacje o zaginionych jeńcach. Dopiero jak już byłem w Persji z wojskiem, wtedy przyszła piorunująca wiadomość z Niemiec, że ci wszyscy ludzie są zamordowani. Zaraz tuż po wojnie, a właściwie jeszcze w trasie jej trwania, w 1944 roku ukazało się ważne dzieło Józefa Czapskiego, które zostało opublikowane pod tytułem Wspomnienia starobielskie. Tam w swojej pozycji Józef Czapski opisał nie tylko swój pobyt w obozie w Starobielsku, ale także wszelkie działania i próby odpowiedzi na pytanie, co stało się z zaginionymi jeńcami wojennymi. W 50-tych latach powstała amerykańska komisja kongresowa do badania tej zbrodni. W 52 roku Józef Czapski zeznawał przed wysłannikami tej komisji we Frankfurcie. Czy na podstawie pana właśnie dowodów i inwestycji, czy pan dzisiaj jest w położeniu, żeby wyrazić się, kto w pana opinii popełnił te morderstwa w Katyniu? Po pierwsze, nie mam żadnej wątpliwości, że zamordowani ci ludzie zostali przez Sowiety. Napisał tą książkę, był świadkiem w ogóle zbrodni katyńskiej i był pisarzem, który napisał książkę Na Alei Ludzkiej Ziemi, opisał dokładnie, jak wyglądało życie w Związku Radzieckim, w związku z tym nie miał absolutnie możliwości powrotu do Polski po wojnie w 1945 roku. Wiadomo dosyć sporo na temat działalności Czapskiego jako emisariusza generała Andersa, który jeździł po Związku Sowieckim, poszukując zaginionych oficerów w czasie wojny. Natomiast stosunkowo mało wie się o jego misjach powojennych. To znaczy Czapski występował jako świadek w komisji Madena. To była taka komisja powołana przez Kongres Stanów Zjednoczonych do wyjaśnienia właśnie zbrodni katyńskiej. I on zeznawał przed nią we Frankfurcie. Podobną wymowę miały zeznania Czapskiego w procesie jednego z francuskich dziennikarzy, który po prostu oskarżył Rosję o to, że wykorzystuje niewolniczo więźniów w Gułagu, co wywołało oburzenie całego środowiska intelektualnego. No i został pozwany przez inną gazetę o zniesławienie Sowietów. Czapski występował jako świadek po stronie Rusetta i jego zeznania przyczyniły się do tego, że Ruset ten proces wygrał, ale były też dla całego środowiska rewelacją, rodzajem objawienia pewnej prawdy, której nie chciano do siebie dopuszczać. A dlaczego Czapski angażował się po wojnie w tej misji? Dlaczego ją kontynuował, chociaż sprawa wydawała się beznadziejna? Dlatego, że nie załatwił sprawy na miejscu. Miał poczucie, że to jest do zrobienia. Zobowiązanie moralne. Oczywiście. I tutaj dotykamy także tego wątku, który można nazwać postawą obywatelską, ale i pewnym typem patriotyzmu Józefa Czapskiego. Tylko, że jak dzisiaj rozmawiamy o tożsamości narodowej, to
Właściwie to, co sobą reprezentował Czapski w tym zakresie, wydaje nam się jakąś, proszę wybaczyć, egzotyką, bo to był w końcu arystokrata, który pochodził z kosmopolitycznego środowiska. Właściwie mógł zostać Niemcem, Austriakiem albo Rosjaninem. Czapski pisał po polsku, jest polskim pisarzem. To był jego wybór, prawda? Przy malarstwie nie ma tej kwestii. Natomiast wybierając język polski jako język swojej twórczości, opowiadał się za tożsamością polską. A jaki związek ma z tym jego żywot emigranta? Jak pójdziemy w Krakowie do wspomnianego już pawilonu Czapskiego, to możemy tam odnaleźć rekonstrukcję tego pokoiku, który zajmował w Maison Lafitte. Bardzo skromniutki, ascetyczne miejsce, malutkie, wypełnione książkami. Widzimy tam także jakieś obrazy, jakieś dzieło niedokończone na sztaludze. Czy ten ascetyczny żywot wiązał się także z jego obowiązkami obywatelskimi, patriotycznymi? Powiedziałabym, że ta asceza wynikała raczej z takiego ludzkiego wyboru. To znaczy dla niego najważniejsze rzeczywiście przez całe życie było malarstwo, ale nie miał tyle czasu, żeby mu poświęcać, bo były rzeczy bieżące i byli inni ludzie, a ci zawsze byli ważniejsi niż to, co on by chciał robić. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o ten jego patriotyzm, to powiedziałabym, że on odkrywa w sobie tę polskość jako rodzaj takiego, jako rodzaj wewnętrznego zapisu, ponieważ mówi, że Brzozowski dotknął w nim takiej struny i on sobie uświadomił, że jest Polakiem, że nie mógłby być ani Francuzem, ani Rosjaninem, czyli odkrywa to jako prawdę o sobie, która czyli w nim jakoś nie głęboko wybiera, a budzi w sobie tak, tę świadomość tak, narodową. Tak. Tak. Wróćmy jeszcze do sprawy Instytutu Literackiego. Jaka jest dokładnie rola Czapskiego w ogóle w powstaniu tego ośrodka? Czapski z Giedroyciem poznali się w armii Andersa, gdzie obaj zajmowali się sprawami propagandy i prasy. I to wtedy między nimi zawiązała się przyjaźń, która przetrwała z rozmaitymi perypetiami, jednak praktycznie do końca, prawda? W ostatnim okresie uległa osłabieniu, ale Czapski do końca mieszkał w Maison Lafitte, prawda? Pierwszy numer Kultury w 1947 roku ukazał się pod wspólną redakcją Giedroycia i Herlinga. Ale potem Herling się z tego przedsięwzięcia wycofał na jakiś czas i to Czapski z Giedroyciem i Zofią Hercową przenieśli się do Francji. Przenieśli się do Francji i tam założyli kulturę, jaką znamy, prawda, z jej dalszej działalności, która trwała do śmierci redaktora Giedroycia. I Czapski wraz z siostrą Marią mieszkali w tym samym domu. Zajmowali się, on zwłaszcza zajmował się gromadzeniem funduszy, utrzymaniem ciągłości. Tym, żeby kolejne numery, zwłaszcza kiedy przestali dostawać pieniądze od rządu polskiego w Londynie, żeby kolejne numery się mogły ukazywać. Prawda? Zabiegał o kontynuację, zabiegał o ciągłość, a równocześnie bardzo dużo pisał. Te tomy, które tutaj są zebrane, tu Multividma, patrząc, czytając, prawda, to są wybory. To nie jest całość dzieła Józefa Czapskiego. Na to jeszcze czekamy. Może czekamy, może nie czekamy, bo to wszystko jest, każdy może sobie w komputerze wstukać, Kultura Paryska jest strona, na której są wszystkie numery kultury i są bibliografie, łatwo albo przez wyszukiwarkę znaleźć poszczególne teksty i zachęcam do tej lektury, ale nie ale wiem, czy mieć trzeba. Mieć książkę tego w ręku jest dużo jednak przyjemniej niż czytać w komputerze. W jaki sposób dzisiaj w Polsce jest Józef Czapski obecny? W jaki sposób jest czytany, w jaki sposób odbierane jest jego malarstwo? Pani doktor. Myślę, że jest obecny o wiele za mało. To znaczy
Józef Czapski pojawia się w kulturze polskiej, ale to jest przykre, że pierwszą biografię, pełną biografię napisał Amerykanin. Właściwie wiem, że jest przygotowywana taka biografia, natomiast w tej chwili nie mamy takiej publikacji polskiego autora. Nie mamy też, na przykład według mnie Czapski nie zajmuje takiego miejsca, jak powinien w świadomości młodego pokolenia. Rzeczywiście pojawia się może niekiedy, nie zawsze, jako ten świadek poszukujący zaginionych polskich oficerów. Natomiast jego twórczość literacka jest zupełnie nieobecna. Jeżeli ktoś indywidualnie interesuje się sztuką, to siłą rzeczy trafi na Czapskiego. Ale to są osobiste wybory. Natomiast wydaje mi się, że za mała jest promocja tej postaci w kulturze polskiej. Generalnie bym się z panią Agnieszką nie zgodził. Uważam, że to nie są zawody sportowe. Czapski nie jest dla mas. To jest pisarz i malarz, który ma swoich zwolenników i będzie ich miał, i będzie miał też nowych, ale nie musi być tak, że wszyscy czytają Czapskiego i wszyscy się zachwycają jego obrazami. Ale coś może do szkoły by się znalazło. Ukazują się książki, są konferencje. Była niedawno duża konferencja na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyszła książka Granit i tęcza, tak? Granit i tęcza, tak. Była konferencja pół roku później w Paryżu, prawda, która też pokazała, i książka w tej chwili jest w składzie, prawda, z tej konferencji. To są formy obecności. A poza tym, bo to nazwisko nie padło tutaj dzisiaj w naszych rozmowach, ale ukazują się też rzeczy ludzi, którzy z Czapskim byli związani. I mam na myśli w szczególności Ludwika Heringa, jego przyjaciela z okresu międzywojennego, z którym mieszkał razem w Józefowie. Ukazała się jedna z najwspanialszych książek, jakie są w polskiej literaturze, korespondencja Heringa z Czapskim w dwóch tomach, prawda? Więc to są fakty. Rozmawiając o obecności albo nieobecności Józefa Czapskiego, musimy także zapytać o rangę tej twórczości. Jaką by państwo... Jak pan znowu już o sporcie. To nie jest sport. No to nie jest sport, ale zastanawiając się nad literaturą, budujemy kanon. Siłą rzeczy kanon, czy Józef Czapski zasługuje na takie pierwszorzędne miejsce w takim kanonie polskiej kultury XX wieku? W mojej hierarchii jest bardzo wysoko, powiem tyle. W mojej również. Każę mu to miejsce przeznaczyć. Trudno nie zgodzić się z panem profesorem, że to nie jest pisarz dla wszystkich, to jest pisarz, którego trzeba odkryć na własną rękę, także malarz oczywiście, no ale też trzeba dać szansę, żeby móc go odkryć, czyli zapoznać się z jego sylwetką. Niech nasz program do tego posłuży. Mamy nadzieję, że tak się stanie. Bardzo państwu dziękujemy za tę rozmowę. Dziękujemy bardzo. I zapraszamy za tydzień.